Państwa, Boże Narodzenie, święto, w którym spotykamy się ze swoimi rodzinami, zasiadamy przy stole, zwykle z ludźmi, których spotykamy albo z którymi dawno nie widzieliśmy, możemy sobie porozmawiać, pogrzać się tym wzajemnym ciepłem. No i to jest moment, w którym trzeba pamiętać o tych, którzy tego ciepła są pozbawieni, dla których święta rodzinne, dla których właśnie Boże Narodzenie, kiedy nie ma innych ludzi na ulicach, bo siedzą w domu przy kolacji, no jest takim ostatecznym dowodem ich trudnego położenia. Maciej Dubicki, Caritas Polska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i pan się zajmuje rozwiązywaniem takich problemów, prawda? Myślę, że cała organizacja, ja to byłoby zdecydowanie za mało. Osób ubogich tak naprawdę mamy wokół siebie cały czas wiele i tak naprawdę będziemy mieli ich wiele, ale jesteśmy w tym bardzo radosnym i podniosłym czasie świąt Bożego Narodzenia i to jest dobra okazja do tego, żeby skupić się też na tym, że dobro przychodzi na świat i to dobro należy, szczególnie jako chrześcijanie, przekazywać tym, którzy jego potrzebują, szczególnie w tym czasie. Myślę, że zanim zaczniemy, to możemy powiedzieć, że są różne kategorie. Tak? Mamy tych, którzy są bezdomni, dla których życie jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza w tych chłodnych miesiącach. Trzeba szukać miejsca po noclegowniach, gdzieś sypiać. No, wiadomo, są problemy z umyciem się, z ciepłą odzieżą, czystą odzieżą i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim z takim celem życia. Po co to wszystko, nie? Mamy osoby, które są samotne. No po prostu mieszkają w swoich mieszkaniach, ale dzieci, wnuki gdzieś są rozsiane po świecie. Może przysyłają pieniądze, może przychodzi jakaś pani pomóc raz na jakiś czas. No ale to cały czas jest takie pozbawienie się tej otoczki życiowej i to dotyczy również osób, które nawet są dość zamożne, no ale też boją się utracić tego swojego majątku, wpuścić kogoś do swojego domu, może tam ktoś coś ukradnie i też szukają jakiegoś sposobu na takie przeżycie świąt tak jak dawniej. Caritas Polska stara się i jest organizacją, która jest rzecznikiem osób ubogich w społeczeństwie i ten głos osób ubogich jest nam bliski i bardzo ważny. Chcemy, żeby ten głos był słyszalny w całym naszym społeczeństwie, ale nie tylko w naszym społeczeństwie, również na całym globie. To jest jedna z naszych głównych misji, żeby starać się opiekować tymi osobami, które potrzebują wsparcia. To są osoby, które otrzymują wsparcie na różnym etapie życia. Czy to dzieci, czy osoby chore, czy rodziny, czy osoby wykluczone społecznie, na przykład osoby w kryzysie bezdomności, czy seniorzy. Tutaj staramy się na każdym etapie życia nieść w różnych naszych programach pomocowych pomoc. I tutaj, jeżeli chodzi na przykład o osoby w kryzysie bezdomności, o których pan redaktor wspomniał, to bardzo ważna pomoc, którą w okresie zimowym my jako Caritas Polska staramy się nieść w programie Trochę Ciepła dla Bezdomnego. To jest program, który skupia pomoc Caritas, pracowników, ewentualnie wolontariuszy oraz strażników miejskich Miasta Stołecznego Warszawy na odszukaniu osób, które są poza bezpiecznym schronieniem, czyli w takich przysłowiowych miejscach pod mostem, bez dachu nad głową, czy to w różnych pustostanach, czy na działkach, czy nawet w różnych parkach i lasach. W jakichś szałasach, prawda? To tutaj staramy się dotrzeć za pośrednictwem wiedzy Straży Miejskiej, która ma doskonale rozpoznane lokaliczne te miejsca, w których te osoby się znajdują, aby donieść trochę ciepła, czyli trochę ciepła dla bezdomnego. Ta nazwa ma na celu dać obecność, zaznaczyć, że jest ktoś, kto się interesuje, donieść ciepłą zupę, pieczywo oraz zadbać o takie podstawowe potrzeby zapewnienia ciepła, czyli ciepły koc, ciepłe skarpety, a na indywidualne zamówienia osób w kryzysie bezdomności również ciepłe kurtki, czapki czy buty. Poza tym jest uliczny patron medyczny, który interweniuje w sytuacjach kryzysowych, ponieważ często osoby w kryzysie bezdomności są w bardzo złym stanie zdrowia, który bezpośrednio zagraża ich życiu. Także strażnicy miejscy też z lekarzami nadziei
wraz z Caritas tą pomoc tutaj oferują. I też mamy program Damy Radę, czyli program dla młodych ludzi, których można jeszcze wyłowić z kryzysu bezdomności i przywrócić do normalnego społecznego życia, by wrócili na swoje tory, nie marnowali swoich talentów, swojego życia. I tutaj rzeczywiście sukcesy, to są może nie takie wielkie sukcesy liczone w tysiącach, w setkach, ale cieszymy się z każdej jednej osoby, która była w kryzysie bezdomności, która no nie radziła sobie z życiem, przytłaczało ją życie. W tej chwili na przykład studiuje, czy pobiera się i rozpoczyna nowe życie w mieszkaniach treningowych. Także to są piękne rzeczy i bardzo z każdej z tych historii się cieszymy. No i każdą taki sukces należy podkreślać. Takim widomym znakiem tego, że Caritas pomaga, są te wigilie Caritasu. One są, rozumiem, we wszystkich diecezjach i praktycznie w każdym mieście, w każdej dzielnicy. Powiedzmy, jak to było zorganizowane w tym roku? W tym roku przygotowaliśmy wigilię. Bardzo się cieszę, że ten okres takiej izolacji, okres pandemiczny już można powiedzieć, że jest za nami i mogliśmy powrócić do tych wigilii zasiadanych. To dla nas też duża radość, ponieważ osoby w różnych kryzysach i wykluczeniach, no, bardzo dobrze, żeby się spotkały przy takiej okazji, żeby tą namiastkę świąt w tym gronie ciepłym, w tym spotkaniu z drugim człowiekiem mogły też przeżyć. A, bo danie komuś jakieś paczki tam, nie wiem, z ciastkami, z rybą, no to nie jest to, prawda? To trzeba usiąść, musi być świeca zapalona, trzeba tę kolędę jedną, drugą, gorzej lub lepiej, ale zaśpiewać, pomodlić się przed, połamać opłatkiem, to zupełnie inna jakość. Nawet sama obecność drugiego człowieka, nawet kiedy z nim nie rozmawiamy, ale siedzimy w takiej dużej grupie ludzi przy stole, to już powoduje jakąś taką fizyczną ciepłotę, otuchę, tak, że nie człowiek, jestem sam. Istota społeczna oczywiście. Tak, jesteśmy istotami społecznymi, także to rzeczywiście tutaj już jest bardzo dużym wymiarem pomocy. Oczywiście, jeżeli rozpoczniemy rozmowę i tym możemy się wymienić swoimi doświadczeniami, przeżyciami, to już w ogóle jest, czy podzielić opłatkiem właśnie, życzyć sobie, aby ten kolejny rok był jeszcze lepszy. To są wszystko piękne inicjatywy i chcemy przy tym zawsze towarzyszyć. Przy Wigilia Caritas jest około 2000 wolontariuszy, ponieważ to wszystko trzeba zorganizować. To od razu im wszystkim serdeczne podziękowania i pozdrowienia od nas i od naszych widzów. Znakomita rzecz, że Państwo poświęciliście swój czas, żeby w dobrej sprawie wziąć udział. My również dziękujemy tym osobom, które jakby dają z siebie, żeby po prostu obdarować drugiego człowieka. Te wigilie Caritas będą, znaczy służyły 20 tysiącom osób mniej więcej, tak szacujemy, że z takiej pomocy może skorzystać właśnie tyle osób. Także no, jest to piękne wydarzenie i bardzo się cieszymy, że mogliśmy wrócić do zasiadanych wigilii. 85 miast, tradycyjne potrawy, dzielenie się opłatkiem, życzenia, modlitwa, to wszystko, co najważniejsze w tym czasie. Bardzo to tak grzeje serce ta opowieść. To jeszcze a propos grzania, takim widomym objawem wsparcia dla Kościoła katolickiego, dla Caritasu, dla tych inicjatyw społecznych, charytatywnych jest świeca Caritasu, którą każdy z nas, jak rozumiem, postawił sobie na stole i stoi do tej pory na stole naszym bożonarodzeniowym. To powiedzmy, jak ta inicjatywa się rozwijała i jakie przynosi owoce. Od 1994 roku tak naprawdę mamy do czynienia ze świecą Caritas. To jest podczas spotkania dyrektorów ówczesnych diecezjalnych i w ogóle dyrektorów Caritas w Polsce w Rusinowicach podjęto taką decyzję, że uruchomimy taką świecę, taki program, który będzie symbolicznym, tak jak na stole wigilijnym jest to miejsce, które zostawiamy tradycyjnie dla osoby, która może przyjść do nas i nas nawiedzić w tym czasie. W sytuacji, gdzie za wschodnią granicą jest wojna i w naszym kraju jest tak wiele uchodźców wojennych z Ukrainy, to może się stać rzeczywista historia, kiedy ktoś zapuka do tych naszych drzwi, to tutaj świeca Caritas, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, jest takim symbolicznym wymiarem pomocy najmłodszym. Wiedzmy o tym, że jeżeli zapalimy taką świecę, a co roku mniej więcej 2 miliony świec jest rozprowadzanych w Polsce, także to jest konkretna liczba, bardzo się z tego cieszymy. To jest świeca, która
Tworzę polską Wigilię, takie jest hasło naszej tej akcji. Rzeczywiście ona w bardzo wielu rodzinach, na bardzo wielu wigilijnych stołach płonie. I wiedzmy, że to jest symbol pomocy najmłodszym, czy to w wyjazdach wakacyjnych, koloniach, czy to w stypendiach. Około 900 stypendiów jest fundowane, czy w różnorakiej pomocy materialnej dzieciom, ale również taka symboliczna kwota 10 groszy z każdej świecy, czyli przy 2 milionach świec to będzie pewnie mniej więcej około 200 tysięcy złotych, jest przekazywana na pomoc materialną dla dzieci z krajów globalnego południa, czyli Afryka, na przykład Wenezuela w tej chwili. W tych miejscach, gdzie dzieciaki po prostu mierzą się z bardzo trudną sytuacją, czy to w kraju, czy ekonomiczną, czy sytuacją materialną swoich rodzin, chcemy też w taki symboliczny sposób tymi świecami wesprzeć je, żeby miała ona ta pomoc ze świecy polskiej, tutaj wigilijnej, miała również charakter pomocy globalnej. To rzeczywiście warto wspomnieć. Dziękuję, że ksiądz wspomniał, czy pan wspomniał Wenezuelę, no kraj położony na jeziorze ropy gigantycznym, który nie potrafi sobą zarządzać i ludzie tam żyją z jakichś paczek rozdawanych co 2 tygodnie na całkowicie niskim poziomie, a mogliby być jednym z najbogatszych narodów świata. No tak to, proszę państwa, czasem bywa. Wyobraźmy sobie, jaka to jest gigantyczna logistyka. 2 miliony świec. Ja nie wiem, ile to jest ciężarówek, ale trzeba to zamówić, wyprodukować, rozwieźć po kościołach i dopiero trafia do nas w trzecim etapie. Czyli ta akcja świeca zaczyna się gdzieś w czerwcu, tak? Dobrze liczę? Na pewno dużo, dużo wcześniej niż nam się by to mogło wydawać, że to jest grudzień, nie już w grudniu. Też warto podkreślić, że świece są rozprowadzane na początku Adwentu, czyli już pod koniec listopada. Także ta cała logistyka musi być co najmniej dobrych kilka miesięcy wcześniej rozpoczęta, żeby cała akcja mogła zakończyć się sukcesem i żeby te po prostu wigilijne świece Caritas trafiły na nasz stół w naszych rodzinach podczas wieczerzy wigilijnej. Wszystkie akcje humanitarne i takiej pomocy społecznej są dobre, ale jak Państwo porównujecie niektóre z głośniejszych, nagłaśnianych akcji z taką właśnie operacją, no to chyba porównania nie ma. To jeszcze jeden temat też bardzo katolicki. Mianowicie, mimo że są na stołach te góry jedzenia, to starajmy się ich nie marnować. Starajmy się, by darów bożych nie tracić, by praca ludzi by nie szła na marne. Bardzo istotny aspekt. Bardzo się cieszę, że pan redaktor o tym wspomniał, ponieważ apeluję tutaj z tego miejsca, też z naszej organizacji, taki głos, może rozsądku, może miłości, żeby nie marnować tego, co zostało stworzone, wyprodukowane, co też ludzka ręka musiała się do tego przyłożyć, ale i też płody ziemi, czy nasza sytuacja klimatyczna też do tego przyczynić. Produkujemy dużo, niestety dużo marnujemy żywności. W Polsce jest to około 5 milionów ton. Jest to niewyobrażalna suma. Trudno sobie wyobrazić 5 milionów ton, ale najgorsze z tego wszystkiego jest, że 60% tej sumy to jest marnowana żywność przez gospodarstwa domowe, czyli przez nas wszystkich. Tutaj apel serdeczny, żeby robić mądrze zakupy, żeby nie chodzić do sklepu głodnym, żeby naprawdę zaplanować sobie potrawy, zakupy, przechowywanie w lodówce, żeby też we właściwym miejscu właściwe rzeczy ze sobą w tej lodówce przetrzymywać. Może te rzeczy, które nie są potrzebne właśnie poza lodówką i tak dalej, i tak dalej. Tych metod jest wiele. Papież Franciszek też ostatnio na audiencji generalnej apelował, żeby może zrobić troszeczkę skromniejsze te święta, a zaoszczędzone środki przekazać na pomoc Ukrainie. To też jest bardzo istotny apel. Myślę, że my chrześcijanie, katolicy powinniśmy zwrócić na to uwagę. Wiem, że te tradycje są ważne, 12 potraw, to wszystko jest ważne, ale może czasami warto się zastanowić, czy nie jest ważniejsze to, żeby troszeczkę mniej przygotować, trochę mniej kupić, mniej troszeczkę zjeść podczas tych świąt, a za zaoszczędzone pieniądze właśnie trochę pomóc. Papież też wspominał o naszym programie Rodzina Rodzinie, Caritas, właśnie dla rodzin na Ukrainie. Także to jest też prosty sposób na to, żeby wesprzeć te rodziny, które mogą zostać tam na miejscu i próbować budować, odbudowywać tam w miarę normalne życie, bo trudno mówić o normalnym życiu w sytuacji, kiedy rakiety latają nad głowami i mogą uderzyć w mój dom. Nie wiadomo,
o której godzinie. Także to są bardzo trudne historie i dramaty, ale myślę, że te święta są bardzo szczególne i to jest taki apel tutaj od nas, żeby właśnie może troszeczkę się zastanowić nad sensem świąt, nad sensem tego wszystkiego, co kupujemy, w jakiej ilości kupujemy. Jeszcze tylko jedną daną przytoczę, która też jest bardzo trudną informacją, wydaje mi się, wokół której trudno przejść obojętnie. Na świecie marnujemy 1,3 mld ton żywności. Osób głodujących czy cierpiących z powodu głodu szacuje się, że ponad 800 milionów. Czyli ta żywność, którą marnujemy, spokojnie wystarczyłaby do nakarmienia tych wszystkich, którzy cierpią głód. Także to jest pewien paradoks naszego świata i myślę, że warto naprawdę zwrócić na te liczby uwagę, zastanawiać się nad tym, co kupujemy, jak kupujemy i robić to troszeczkę mądrzej i rozsądniej. I z tą myślą zostaniemy. Bardzo pięknie dziękujemy. Maciej Dubicki, Caritas Polska, był naszym gościem. Kłaniamy się pięknie. No i ciągle jeszcze. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Wszystkich błogosławieństw na święta Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, pięknie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne programy, pozycje naszego programu.